Witam Was bardzo serdecznie przy Zainkonradowi. To jest kolejny odcinek symulatora maszyn. Na dzisiaj kontynuujemy naszą opóźnioną podróż o 12-13 minut. Bardzo dużo jesteśmy opóźnieni. Tyle. On jest podany. Ostro ruszamy ze statkiem. A, tam ten nasi wojskowy, chodźmy z tego co widzimy. Będzie. To nie hamuje. Co idzie ten wyjazd? Ja go nie widzę, panie. Mój wjazd będzie za chwilę, proszę do mnie podaje. No, to jest ostre hamowanie. To niezłokowita, jak będzie za chwilę, to czekam.
myślałem, że na serio podanie, nie wiem. Jeszcze więcej opóźnień trzeba nadawać pociągom. No ciekawe, czyżbym popsuł scenerię tym, że przez przypadek ten tak kawałek przejechałem? Możliwe. Nie wiem, pociąg jedzie. Dlatego mówię, że wjazd będzie za chwilę, bo jeszcze jeden pociąg tam jedzie, to mogę obejrzeć. Na razie bez wjazdu, czy co? A mówię, za chwilę to pewnie poda. Się nie świeci, nie świeci, nie świeci, no to musiałem mocno przyhamować. Oczywiście nie było to hamowanie awaryjne, żeby ktoś z tym nie pomyślał, że coś, ale... No, na pewno by można było odczuć, że było ostro. Już powinienem iść sam do mierza swoją drogą. Teraz ja proszę. Jakieś roboty torowe, to jeszcze się nie dadzą człowiekowi normalnie rozpędzić pociągiem, bo ciągle coś siada. Prąd tu jest, czy co?
Ja już teraz nic nie ruszam, więc teoretycznie nic się nie powinno. Znowu się zajęty. Ja z ograniczenia, zanim ja tutaj nastawię moc, zanim ten pociąg się zacznie rozpędzać, to już tam wyjedziemy. Naprzeciwka to siedzie.
Teraz będzie za chwilę. To mnie rozbraja chwila, która trwała 5 minut. To mówi rozsądnie i porządnie, tak jak powinno być, że każdy wie, o co chodzi. Opóźniony stara nie ma tak problemu, no i na prawej pożar. Już teraz będzie 120 i będziemy na stacji końcowej. Nie, jeszcze ograniczenie do 50. Idealnie, już sądzę, że to narobi się. Ogólnie mamy też 15 minut opóźnienia na pewno.
Idziemy ile sił w tłokach. A to co, do stówy? Byłby. Zwalniamy. Tutaj na tym ostatnim odcinku to wygląda tak, jak podróż pociągiem powinna wyglądać. To się rozumie. Taką miasto. Stówki i następny semafor wskazuje sygnał S1 stoi. Już pewnie w peronie. Na stacji końcowej. A więc komentujcie, subskrybujcie i jak zajrzeć nam. Dziękuję wam za te 3 odcinki, które na pewno obejrzeliście i widzimy się w następnym, jeszcze nie wiem z czego, ale na pewno się zobaczymy. Na razie, cześć, pa pa.